skóry przepraszam szanownych Państwa, że będę musiała wyjść, ponieważ mam zaplanowaną od 3 miesięcy komisję habilitacyjną, a już teraz mówię po czasie, tak? Jakby miałam mówić o godzinie 15. W związku z tym nie będę uczestniczyła w dyskusji. Ale wiele poglądów zostawię niedopowiedzianych, ponieważ rozszerzą je pani profesor Wałachowska, pan profesor Śmieja, które podzielam, i większość z nich również przedstawił pan profesor Pokrzywniak. Chciałam powiedzieć jasno, że jestem przeciwna, niestety tu w tym budynku muszę to powiedzieć, temu trendowi orzecznictwa, który jest teraz już w postaci 2 wyroków, z czego tylko jedno jest uzasadnienie Sądu Najwyższego dotyczącego zasądzania zadośćuczynienia dla osób pośrednio poszkodowanych. Pan profesor Pokrzywniak powiedział już kilka słów o historii. Od 20 lat zajmuję się prawem odszkodowawczym. Robiłam kilkadziesiąt raportów i zawsze tak właśnie przed latami 2000, przed 2010 właśnie razem z profesorem Nestorowiczem przedstawialiśmy stanowisko prawa polskiego. My jesteśmy bliżej może Szwajcarii, ale nie jesteśmy jednak systemem prawa romańskiego. A więc nie jest tak, że tak jak w prawie francuskim czy szwajcarskim, że każda szkoda, a więc jest bezpośrednie działanie w stosunku do osoby, której jakiś interes, un intérêt, jak mówią Francuzi, został naruszony. Nie dobro osobiste, tylko interes. W związku z tym, jeżeli są jakieś skutki, to nazywa się to szkodą i jest ona naprawialna w prawie francuskim na podstawie klauzuli generalnej. Jak wiemy, my nie przyjęliśmy jako system polski tego. Warto pamiętać i cofnąć się troszkę i przypomnieć sobie od kodeksu zobowiązań, co już pan profesor Pokrzywniak częściowo powiedział. A zatem, w prawie polskim nie ma generalnej normy, która przewidywałaby obowiązek naprawienia wszelkiej szkody na osobie. Jeżeli sięgnąć do poważnej literatury, poważnych komentarzy systemu prawa cywilnego, systemu prawa prywatnego, nie przyczynkowych wypowiedzi różnych autorów, którzy się cywilistyką zajmują wprawdzie, ale odpowiedzialnością odszkodowawczą może troszkę na uboczu, nie znajdziecie Państwo innego poglądu. To znaczy wszyscy czołowi cywiliści, właśnie i ja się też do tego przychylam, nie powiedzą, że na podstawie artykułu 415 osoba pośrednio poszkodowana może żądać naprawienia szkody. Jedyną normą generalną, która u nas jest, to jest 361 paragraf 2, ale przypominam, że odnosi się on tylko do szkód na mieniu i tak naprawdę do szkody majątkowej poza. Jeżeli chodzi o szkody osobowe, to taka technika legislacyjna, jaką nasz prawodawca stosuje od czasu kodeksu zobowiązań, jest prosta. Po pierwsze jest rozróżnienie, jeżeli chodzi o kompensację szkody majątkowej i niemajątkowej. Jako system prawny należymy do tej grupy systemów, gdzie zadośćuczynienie przyznaje się tylko wtedy, kiedy przepis tak przewiduje. A zatem możemy się porównywać z tym, jakie kierunki orzecznictwa występują w Austrii, w Niemczech, w Grecji, ale nie we Francji, Hiszpanii, Włoszech i tak dalej, gdzie nie ma takiego ograniczenia, chociaż większość systemów ma. A zatem jest lista formułowana konkretnych postaci roszczeń, które w zakresie szkody na osobie majątkowej jest, są to artykuły 444, oczywiście 446 paragraf 1, koszty wydatki na pogrzeb, tak, leczenie, 447 skapitalizowana renta. Dalej może ten poszkodowany bezpośrednio podnieść 445 paragraf 1 zadośćuczynienie. Analogicznie jest lista roszczeń sformułowanych dla osób pośrednio poszkodowanych. Od zawsze taka była i ona jest ujęta w paragrafach 2, obecnie do 4, artykuł 446. Przypominam, co profesor Czachurski pisał w systemie, że te przepisy, które wymieniłam, które dotyczą szkody majątkowej, rozwijają obowiązującą zasadę ogólną pełnej kompensacji szkody, a te, które dotyczą szkody niemajątkowej, łącznie z tym, że on jeszcze tu ujął rentę 446 paragraf 2, 448 i 449, do tego dołożymy teraz paragraf 4, 446, przełamują zasady ogólne. Oczywiście pamiętamy, że ta lista została rozszerzona, co dzisiaj powiedziano, w 96 o artykuł, o zmianę, tak, w nowym brzmieniu artykułu 448. Dlaczego? No, nie było go w kodeksie zobowiązań, był w kodeksie cywilnym, ale przewidywał, przypominam, roszczenie na TCK, a nie dla samego poszkodowanego. A więc rozszerzenie
polegało na tym, żeby pokrzywdzony w wyniku naruszenia dobra osobistego miał jakąkolwiek do dyspozycji sankcję majątkową na swoją rzecz, tak, prawda? Ale jak wiemy, i tu będzie na pewno pan profesor Śmieja mówił, historia wykładni artykułu 448 przeszła do kumulacji roszczeń w zasadzie z samego 448 i teraz jeszcze 45 i 48. I w związku z tym zatracił ten przepis, zresztą słusznie wówczas w 1966, funkcję represyjną na rzecz kompensacyjnej. Ale co teraz się dzieje? Czyli dalsze jest rozszerzanie artykułu 448, który jest moim zdaniem przepisem, który formuje roszczenia, a nie podstawę odpowiedzialności. On jest zawsze w związku z 23 i 24 i niekoniecznie tam musi być wina. Następnie po 96, właśnie 2008, przykład dodania do listy roszczeń paragrafu 4, czyli ustawodawca wiedział, co robił i to już o tym jakby mnie cytował nawet mój kolega. Dalej, argument drugi, czyli poza historią kodyfikacji, która sprzeciwia się, prawda, czy ta ewolucja temu, co teraz jakby tutaj Sąd Najwyższy dał wyraz. Kim jest poszkodowany? Otóż poszkodowany, czy pośrednio poszkodowany, jest to taka koncepcja, przyszła do nas oczywiście za sprawą osób, które zajmują się literaturą francuską czy francuskim prawem, utrwaliła się, ale to jest poszkodowany, najpierw zacznę od tego, kim jest poszkodowany pośrednio, to jest jednak osoba, która doznała szkody podlegającej kompensacji. Profesor Kaliński mówi o szkodzie bezprawnej. Ja uważam, że nie można mieszać bezprawności do tej szkody, ale efekt jest ten sam. W zależności od tego, do czego chcemy dojść, możemy to nazwać w sposób inny. A zatem ta poszkodowana jest osoba, która doznała szkody podlegającej kompensacji zgodnie z systemem prawnym, czyli w ustawie przewidzianej i przeciwko której bezpośrednio było skierowane zdarzenie sprawcze. To jest sens poszkodowanego. Oczywiście osobę pośrednio poszkodowaną definiuje się z różnego punktu widzenia. Od punktu widzenia szkody, tak jak powiedziałam o tym w systemach francuskich, szkoda pośrednia, bezpośrednia. Oczywiście szkodą pośrednią, warunkiem szkody pośredniej jest zaistnienie faktu szkody bezpośredniej, co trzeba udowodnić. Inni nieprawidłowo, uważam, widzą w tym problem adekwatnego związku przyczynowego. Studentów już uczę, że szkody są naprawialne, nawet pośrednie, byleby pozostawały przecież w adekwatnym związku przyczynowym. A więc właściwie postawione pytanie polega na tym, czy poszkodowaną w sensie prawnym jest osoba, czy dana osoba, tak, jest poszkodowana w sensie prawnym, to znaczy, czy poniesiona przez nią szkoda podlega naprawieniu w świetle ustawy. Teraz interesuje nas przypadek bezpośrednio poszkodowanego, który przeżyje i tego, czy osoba pośrednio poszkodowana, która nie może podnieść roszczeń w ramach artykułu 446, może poza hipotezą artykułu 446 powołać się na klauzulę generalną 415, ewentualnie na to, co się już jakby dokonuje, czy ta próba dokonania jest stworzenie drugiej klauzuli generalnej 448 w związku z artykułem 24, siedla aksjologii, godności i tak dalej, czyli jakby tworzy się klauzulę generalną odpowiedzialności za szkodę niemajątkową. Z czym Szpunach już tutaj sygnalizował to w latach 2000, ale czy tam pod koniec 90, przepraszam, się zmarł, ale czy to jest prawidłowe, nie jestem do końca przekonana. Za wyjątek od zasady jednak nienaprawiania uszczerbków pośrednich w ten sposób rozumianych, trafnie uznaje się zawsze i też w aktualnej literaturze, doktrynie, działanie sprawcy w zamiarze wyrządzenia szkody. System odszkodowawczy, o czym wspominała profesor Janiszewska, to jest przecież cały system, to są naczynia połączone, tam jest wiele elementów. Jeżeli z aksjologicznego punktu widzenia mamy jakieś wartości promować, czy je realizować, to znaczy, że jeżeli pewien element będzie bardziej intensywny, wina na przykład umyślna,
to możemy wtedy zejść trochę z intensywności innego elementu, na przykład troszeczkę łagodniej potraktować język przyczynowy i tak dalej. To jest system naczyń połączony. I teraz rozszerzenie obowiązku, dlatego ja oderwę się zupełnie od wypadków komunikacyjnych, bo przecież te sprawy, które mamy teraz zasądzone, to tak naprawdę nie są z wypadków, tylko to są błędy przy porodzie. To jest odpowiedzialność lekarzy, prawdopodobnie z winy nieumyślnej, i gdybyś skończyła się suma gwarancyjna, to mamy odpowiedzialność oczywiście z majątku osobistego. To mamy sprawy pobić, gdzie ostatnio sąd apelacyjny w Gdańsku zasądził 500 000 w zasadzie za doprowadzenie jednego z kolegów przez takie bandy osiedlowe na wózek inwalidzki, prawda? Więc to nie są osoby, takie chuligani, za którymi stoi jakikolwiek ubezpieczyciel. A więc dyskutujemy tutaj oczywiście o sposobie wykładni prawa cywilnego, ale sam fakt umyślności, prawda, już jakby uczula sędziego, który chce doprowadzić do pewnej sprawiedliwości, do równowagi systemu, a więc tutaj tego przyznania tego, że istnieje obowiązek odszkodowawczy i jest to uzasadnione wartościowo, czyli aksjologicznie, że tutaj wówczas ewentualnie możemy to dopuścić, ale ja oczywiście cały czas twierdzę, że to powinno być drogą ustawową uczynioną. Trzeci argument, o którym chciałam powiedzieć, to jest koncepcja bezprawności względnej. Wbrew temu, co niektórzy mówią, zbadałam dokładnie literaturę, większość polskiej doktryny przychyla się do tej koncepcji, wbrew temu, co się nieraz pisze w Sądzie Najwyższym uzasadnienia, że jest to koncepcja mniejszościowa. To jest koncepcja, która w zasadzie ustanawia granice odpowiedzialności deliktowej. Chodzi więc o to, żeby to była takie zachowanie sprzeczne z porządkiem prawnym, które łączy się z naruszeniem praw podmiotowych chronionych przez konkretną normę. Żaden z polskich cywilistów nie powie, że u nas obowiązuje teoria ochronnego celu normy, ale to między innymi bezprawność względna wyraża tę ideę i ona jest wszędzie obecna w Europie. To jest hamowanie rozszerzania granic odpowiedzialności deliktowej. Chciałam powiedzieć, że nawet orzecznictwo SN, które przywołał tutaj mój kolega, to orzeczenie z 1972 roku, w zasadzie orzecznictwo w zakresie szkody pośredniej zatoczyło koło, ale gdyby dokładnie sięgnąć do wyroków z 2012, 2014 czy 2001, dotyczą one szkód na mieniu odpowiedzialności Skarbu Państwa, akcjonariuszy, wobec akcjonariuszy spółek. Żadne z tych orzeczeń, które tak swobodnie dopuszcza, że pośrednio poszkodowany również ma prawo dochodzić szkody, gdyby wczytać się w orzeczenia i jakiego stanu faktycznego dotyczyły odpowiedzialności za szkody na mieniu. A więc nie widzę, poza tym wyrokiem pierwszym z sierpnia zeszłego roku, żeby Sąd Najwyższy, on też tam nie powiedział tak oględnie, że każda osoba pośrednio poszkodowana może żądać, ale niewyraźnie jakby tutaj nie rozdzielił kwestii kompensacji szkody na mieniu, a szkody na osobie. Po trzecie chciałabym się odnieść do, zostawię już tak, przedstawiono nawet mój pogląd, że ja tutaj się nie zgadzam, bo słusznie podtrzymuję to publicznie, jeżeli chodzi o sposób interpretacji artykułu 448. Chciałam powiedzieć, że przychylam się do poglądu, który przedstawił pan profesor Śmieja w zakresie interpretacji artykułu 448. I chciałam tylko powiedzieć, że zastanawiałam się w kontekście badań porównawczych, które też zrobiłam a propos tego roszczenia osób w ten sposób, jakby przy poważnym uszczerbku osoby bezpośrednio poszkodowanej, w jaki sposób tłumaczy się, czy uzasadnia te roszczenia, czy te wyroki w Europie, w tym w tych nie porównywałam jabłek z pomarańczami, tylko systemy jabłka i jabłka, prawda? Więc w jaki sposób? To jest to bardzo ciekawe na tle judykatury szwajcarskiej i austriackiej. Tam orzeczenia, które dopuściły po raz pierwszy myśl o takim roszczeniu, to w zasadzie w Austrii to jest 2012 rok, a odrzucone w Grecji w 2012, a w Austrii Sąd Najwyższy powiedział coś tak trochę obiterdicta w uzasadnieniu w 2014 roku. I w związku z tym, co się tutaj, jakby co jest interesujące, to nawiążę już do takich wypowiedzi, które tutaj były przed obiadem. Co i tu, pani doktor Grzesiak na to zwróciła uwagę.
Są dwa poglądy w doktrynie, co chronimy, jaki interes jest chroniony na tle artykułu 446. Oczywiście jest to przepis wyrażający roszczenie. Jeżeli twierdzimy, że on nawiązuje do dóbr osobistych, prawda, no to wtedy sądy tam starają się ustalić więź jako dobro osobiste, naruszenie, stopień i tak dalej, chociaż niestety w Sądzie Najwyższym to się wszystko wymieszało, tak? Co jest dobrem, co to jest naruszenie, jaki jest stopień i tam nie ma dokładnie takiej precyzyjnej analizy, tylko jest troszeczkę takie pomieszanie. Jeżeli mamy w ten sposób, no to oczywiście mamy tutaj naruszenie dobra osobistego, prawda? I w związku z tym, jeżeli jest naruszenie dobra osobistego, no to możemy powiedzieć, że też osoba pośrednio poszkodowana może opierać swoje roszczenie za naruszenie dóbr osobistych na podstawie 448. Ale jeżeli uznamy, że artykuł 446, paragraf 4 nie nawiązuje do dobra osobistego, tylko tak jak to się mówi właśnie w systemach tych austriackich, szwajcarskich, chodzi tutaj o to, że zdrowie i życie są prawami bezwzględnie chronionymi, tak? Czyli jakby takimi erga omnes, bezwzględnie, podlegające bezwzględnej ochronie, absolutnej jakby, to prawo do życia rodzinnego takiego charakteru ochrony się nie daje, nie przyznaje. Zdrowie i życie co innego, a więc w tym jest oczywiście integralność psychiczna tej osoby najbliższej, prawda, któremu ktoś umiera, ale prawo do życia rodzinnego nie jest w tej hierarchii prawem absolutnym. I w związku z tym jakby, jeżeli tak podejdziemy, że to nie jest dobro osobiste, które jest tym interesem, które legło jako ratio legis 446, tylko jest ta integralność cielesna, to kto jest jedyną osobą legitymowaną do podniesienia tego roszczenia? No tylko bezpośrednio poszkodowany. Przepraszam, osoba najbliższa tylko w wypadku śmierci, dlatego że ustawodawca na to pozwolił, prawda? Bo generalnie zakłada się, że to jest ta integralność psychiczna, która moim zdaniem domniemanie faktyczne, ja się tutaj akurat zgadzam, też z sędzią Górskim, że można przyjąć, że u osoby najbliższej w wyniku gwałtownej śmierci w wyniku czynu niedozwolonego, występuje co do zasady krzywda, którą oczywiście można obalić przeciwdowodem, że takiej krzywdy nie ma i że jest związek przyczynowy, którego moim zdaniem też nie trzeba udowadniać, to może być przyjęty na zasadzie domniemania faktycznego, ale oczywiście pozwany może próbować tutaj w inny sposób argumentować. A zatem tu się nic nie składa, prawda? W zależności od tego, jaką koncepcję przyjmiemy 446, to tak czy siak nie wyjdzie nam możliwość zasądzania na podstawie artykułu 448 w związku z etudem 24 tego roszczenia. Tylko tak, jak zresztą moja koleżanka, pani profesor Wałachowska przecież twierdzi w fonografii, że wstrząs, który można udowodnić, tak? Czyli zresztą Nesterowicz tak twierdzi, rozmawiałam z profesorem Nesterowiczem a propos jego najnowszej glosy, która się ukazała do wyroku sądu apelacyjnego, w czwartym numerze OSP, czy on faktycznie zgadza się z tym, że należy, że sąd najwyższy potrafi poszerzyć. On się z tym nie zgadza, on uważa, że musi być taka interwencja ustawodawcy, że to można mówić o tym delege ferenda, że osobom pośrednio poszkodowanym w wyniku bardzo poważnego rozstroju zdrowia, takiego, które zbliża się do śmierci. Takie jest stanowisko Austrii, Szwajcarii i tych systemów podobnych. To jest w zasadzie sytuacja zbliżona do śmierci. To tak jakby 500+, jak ktoś nie łapie się na o złotówkę, ale jest bardzo blisko stanu tego jakby społecznego uprawniającego. Czyli jest sytuacja śpiączki, tetraplegii i tak dalej, gdzie to mogłoby być rozpatrzone. Ale w dalszym ciągu uważam, że tu nie ma żadnej zasady słuszności, nie ma żadnej podstawy prawnej. Jeżeli ktoś tak już bardzo jest wstrząśnięty tym bólem, tym cierpieniem osoby, że doprowadza to do permanentnego stresu w życiu rodzinnym, jak to określił sąd austriacki, to w zasadzie nie ma przeszkód, żeby nasz sąd polski stwierdził, no tak, no to jest w zasadzie 444, uszkodzenie rozstrój zdrowia psychicznego. Ja swoje tezy dokładnie przedstawiam w skrócie, bo jakby tu muszę Państwa opuścić, ale ja już je opublikowałam rok temu w kwartalniku Justitia numer 2
z roku 2016, który jest w pełnym tekście dostępny w Legalisie. Natomiast badania porównawcze czekają na wydanie, chyba w Beku, nie wiem, w księdze pamiątkowej profesora Popiołka, gdzie przedstawiłam, jak ma się sytuacja w Europie. I chciałam Państwu powiedzieć, że wszędzie, że w tym roku słyszałam, że Niemcy wprowadzają do BGB dopiero taki odpowiednik paragrafu 4, dopiero. Ale w Holandii ubezpieczyciele w OC komunikacyjnym dobrowolnie wypłacali za krzywdę osobom pośrednio poszkodowanym, gdzie nie było w przypadku śmierci, tylko poważny uszczerbek na zdrowiu. Sprawa szła do Sądu Najwyższego holenderskiego, który nie chciał tej praktyki ubezpieczeniowej zatwierdzić, a jest to kodeks cywilny, który przyjmuje, podobnie jak u nas, że zadośćuczynienie przyznaje się tylko w przypadkach przez ustawę przewidziane. Więc Sąd Najwyższy powiedział, mimo że oni dobrowolnie płacą, to tym nielicznym, którym nie zapłacili, my nie będziemy akceptować tej praktyki, bo to sąd nie może zastępować ustawodawcy. A więc ustawodawca przyjął w parlamencie projekt, który myślę, że już jest prawem, gdzie wprowadził właśnie taki odpowiednik troszeczkę podobny do naszego paragrafu 4, bo tam nawet z tytułu śmierci nie było podstawy prawnej, gdzie od razu jest wskazane, że zadośćuczynienie przysługuje w przypadku śmierci, jak i poważnego i trwałego inwalidztwa, to jest raz, a po drugie od razu jest ograniczone kwotowo, co ma wszelką szansę utrzymać się w prawie, jeżeli chodzi o prawo europejskie, dyrektywy, bo takie już były wyniki. I teraz proszę w Holandii, bogatym kraju, posłuchać, jakie to jest ograniczenie ryczałtowe, zadośćuczynienie do wysokości 12,5 tysiąca euro dla osób bliskich, 15 tysięcy euro dla osób najbliższych, czyli jest rozróżnienie, w tym bezpośrednich krewnych, rodzice, dzieci, w przypadku poważnej, trwałej szkody na osobie tego bezpośrednio poszkodowanego. W przypadku śmierci 15 tysięcy euro dla osób bliskich, a dla najbliższych 17,5. Co 2,5 tutaj idzie. I jeżeli jednak wskazane szkody na osobie, czyli śmierć lub poważny uszczerbek, wynikały z umyślnego przestępstwa, to powyższe sumy są podwyższane o 2,5 tysiąca euro. Pytanie jest, czy nas stać na zasądzanie od 100 tysięcy do pół miliona, czy przez do miliona. Wszyscy mówią, że w Hiszpanii, we Francji i tak dalej, tu się sąsiedzi, ja to potwierdzałam, faktycznie w Belgii każdy sąsiad z silniejszą więzią przyjaźni emocjonalną faktycznie ma szansę otrzymania jakiegoś odszkodowania. Ale to nie są tysiące euro, to jest 500, 1000 euro. Więc albo sądy zaczną faktycznie zasądzać bardzo umiarkowane zadośćuczynienia, co spowoduje, że kancelarii odszkodowawcze nie będą chętne, żeby poszukiwać klientów, prawda? Co będzie bardziej jakby takie spójne z naszym rozwojem ekonomicznym. To jest jedna rzecz. Albo ustawodawca wprowadzi ograniczenia. Tu widzę jedynie poza kodeksem cywilnym oczywiście, bo kodeks cywilny ma zastosowanie ogólne. Jedynie w ustawie o obowiązkowym ubezpieczeniu widziałabym możliwość wprowadzenia jakichś górnych kwot i odpowiedzialności ubezpieczyciela, czy też taryfikacji, co się zresztą utrzymało, jeżeli chodzi o Włochy, albo w ogóle wprowadzić, co jest nierealne, bo już Trybunał powiedział, wszelkie taryfikacje, kwoty i tak dalej będą niekonstytucyjne. Na ostatniej konferencji w Sejmie przecież tak mówili sędziowie Trybunału. A więc tutaj trzeba się głęboko zastanowić nad tym, ponieważ już z Europy przychodzą i do nas te procesy. Ja myślę, że osoba, która doprowadziła do rozwodu w wyniku uczestnictwa w zdradzie małżeńskiej, małżonka, w większy sposób narusza, w wyższym stopniu narusza więź rodzinną, która się rozpada, prawda, w zakresie małżonków i dzieci, niż ktoś, kto powoduje wypadek samochodowy absolutnie z winy nieumyślnej. Nie ma tutaj ani bezprawności względnej, prawda, ani jakby uzasadnienia aksjologicznego. Dlaczego tu przyjmujemy, że jest odpowiedzialność za naruszenie dobra osobistego, a w przypadku tych innych uważa się, że to są takie frywolne jakieś powództwa, że to idzie za daleko. Także no, serdecznie przepraszam, że niestety muszę gonić do innych obowiązków i zachęcam do lektury i cały czas po prostu szukam czasu, żeby napisać glosę do orzeczenia Sądu Najwyższego z sierpnia, którym chciałam powiedzieć tylko, że sąd apelacyjny bardzo dobrze i przekonująco wszystko uzasadnił, a Sąd Najwyższy jednak mniej przekonująco. Dziękuję bardzo.